Szanowni Państwo, rozwiążmy następujące równanie trygonometryczne. Sinus kwadrat x odjąć kosinus kwadrat x ma się 1/2. Równanie wygląda na łatwe. Mamy wprawdzie dwie funkcje, sinus i kosinus, ale w kwadratach, więc będziemy mogli skorzystać ze wzoru jedynkowego. Wydaje się więc, że nic nas tutaj nie zaskoczy. Proszę Państwa, moim celem jest zaprzeczenie temu podejrzeniu. Jednak w tym zadaniu będzie coś, z czym się dotąd nie spotkaliśmy. Ale nie uprzedzajmy faktów. Założenia. Tu sprawa jest prosta. X może być dowolną liczbą rzeczywistą, ponieważ sinus i kosinus każdej liczby rzeczywistej można bez problemu policzyć. No, proszę Państwa, możemy teraz zrobić różnie. Moglibyśmy na przykład, gdyby ktoś bardzo chciał, zastosować to wzrost rozmnożenia na różnicę kwadratów. I dorobilibyśmy sobie tą metodą trochę pracy, bo otrzymalibyśmy sinus plus kosinus, w drugim nawiasie kosinus odjąć kosinus. To nie jest akurat coś, co byłoby bardzo łatwe do policzenia. My zrobimy tak, jak wspomniałem na początku, zastosujemy wzór jedynkowy. Zatem w miejsce sinus kwadrat x napiszę 1 odjąć kosinus kwadrat x. Ponieważ odejmuję jeszcze 1 kosinus kwadrat x, to mogę napisać od razu, że odejmuję 2 kosinus kwadrat x. I to jest równe 1/2. No, proszę Państwa, równanie staje się proste. Tak? Przeniosę 1/2 na lewo, 2 kosinus kwadrat x na prawo, otrzymuję 1/2. 1 odjąć 1/2 to 1/2. Równa się 2 kosinus kwadrat x. Zamienię strony miejscami, żeby było tak, jak jesteśmy przyzwyczajeni, czyli niewiadoma po lewej. I podzielę stronami przez 2. Mamy kosinus kwadrat x równa się 1/4. I zatrzymajmy się na chwilę. Część z Państwa być może chciałaby teraz odruchowo napisać, że kosinus x jest równy 1/2, ale oczywiście nie możemy tak zrobić. Dlatego, że są dwie liczby, których kwadrat wynosi 1/4. 1/2 i minus 1/2. Zatem co zrobimy? Możemy oczywiście napisać od razu kosinus x równa się minus 1/2 lub kosinus x równa się 1/2. Moglibyśmy, jeżeli ktoś bardzo by chciał to rozpisać w sposób taki bardzo, bardzo pełny, przenieść 1/4 na lewą stronę, teraz zastosować wzór na różnicę kwadratów i sprowadzić to do iloczynu przyrównania do zera iloczynu dwóch czynników, kosinus x odjąć 1/2, kosinus x dodać 1/2. Nie będę tego robił, wiemy jak to się rozwiązuje, byle nie zapomnieć o tym, że takie równanie może mieć dwojakiego rodzaju rozwiązania, ujemne bądź dodatnie. Oczywiście to nie są rozwiązania tego równania, to są na razie wartości kosinusa. Dobrze, zatem pozostały nam dwa proste równania trygonometryczne, kosinus x równa się minus 1/2 i kosinus x równa się 1/2. Żeby rozwiązać te równania, naszkicuję wykres funkcji kosinus. Mógłbym naszkicować wykres funkcji kosinus na przykład od 0 do 2 pi, żeby był jeden pełny okres kosinusa, ale z pewnych powodów wolę tym razem rozrysować wykres od minus pi do pi. Też będzie pełen okres kosinusa, zatem od 0 do pi będzie to wyglądało mniej więcej tak. Od minus pi do 0 mniej więcej tak. Y równa się kosinus x. Tak wygląda mniej więcej mój wykres funkcji kosinus. Popatrzmy. Kiedy kosinus jest równy 1/2? Wiemy, że to jest, że kosinus przyjmuje wartość 1/2 wówczas, gdy x jest równy pi trzecich lub minus pi trzecich. Gdybym narysował poprzednio fragment wykresu kosinusa od 0 do 2 pi, musiałbym wypisywać troszkę większe liczby. Zamiast minus pi trzecich byłoby, no właśnie, trzeba byłoby policzyć co? To byłoby 2 pi odjąć pi trzecich, czyli 5 trzecich pi. Ja wolę liczby, które mogą być ujemne, ale są troszkę mniejsze co do wartości bezwzględnej, ale oczywiście to jest kwestia drugorzędna. Dobrze, to oczywiście odpowiada temu równaniu. Kosinus x jest równy 1/2. Popatrzmy na to równanie. Kosinus x jest równy minus 1/2. Minus 1/2. No, tu oczywiście sytuacja jest następująca. Kosinus x równy minus 1/2 jest w tym punkcie. Popatrzmy, co to jest. Przypomnijmy, że sinus pi szóstych to jest 1/2. Zatem, ponieważ wykres kosinusa ma kształt taki sam jak wykres sinusa, tylko jest przesunięty czy odbity symetrycznie, zależy od jak na to spojrzymy. W każdym razie od tego punktu, gdzie mamy wartość 0, musimy się przesunąć na lewo o pi szóstych. Ten punkt to jest minus pi drugich. Jak od minus pi drugich się przesuniemy na lewo o pi szóstych, otrzymujemy minus, policzmy, minus pi drugich, odjąć jeszcze pi szóstych, to jest minus pi drugich, to 3 szóste pi, dodać pi szóstych, czyli minus 4 szóste pi,
czyli minus 2 trzecie pi. Tak? Takie obliczenie szybkie na boku. Nie potrzebuję go już teraz. Minus 2 trzecie pi. Tak? No i mamy analogicznie w tym miejscu dla 2 trzecich pi. Teraz widać, że mój rysunek nie jest przesadnie staranny, ale to nie szkodzi. Możemy wypisać wszystkie cztery rozwiązania. Zatem kosinus x jest równe 1 druga, kiedy x jest równe pi trzecich plus 2k pi lub x jest równe minus pi trzecich plus 2k pi oraz kosinus x jest równe minus 1 druga, gdy x jest równe 2 trzecie pi plus 2k pi lub x jest równe minus 2 trzecie pi plus 2k pi. Tak, oczywiście tu wszędzie jest lub i między tymi dwoma wariantami też lub. I proszę Państwa, moglibyśmy oczywiście w tym miejscu zakończyć rozwiązywanie naszego zadania, ale ja tego nie chcę robić. Dlaczego? To jest poprawny zapis rozwiązania, ale nie najkrótszy zapis rozwiązania, czy właściwie zbiór rozwiązań, bo ich jest nieskończenie wiele. Proszę Państwa, popatrzmy dokładnie. Przypatrzmy się tym wzorom. Jakie może być k? Nie napisałem tego, ale oczywiście wszędzie k jest liczbą całkowitą, tak? To mój błąd, powinienem był to napisać od razu. Co to oznacza, proszę Państwa? Popatrzmy sobie na przykład na to rozwiązanie, czy serię rozwiązań pi trzecich plus 2k pi i minus 2 trzecie pi plus 2k pi. Jak dobrze popatrzymy, to odległość między pi trzecich a minus 2 trzecie pi, tak, między pi trzecich a minus 2 trzecie pi, odległość tej osi liczbowej między tymi punktami wynosi pi. Co to oznacza? To oznacza, że odtąd dotąd jest pi, odtąd do następnego z tej serii jest 2pi, czyli odtąd do tego następnego jest znowu pi i tak dalej. Innymi słowy, rozwiązania tej serii wypadają dokładnie na osi liczbowej w połowie między kolejnymi rozwiązaniami tej serii. Mamy jedno stąd, jedno stąd, jedno stąd, jedno stąd i to się powtarza co pi. Jeszcze raz, na rysunku. Minus 2 trzecie pi, przechodzimy w prawo o pi, pi trzecich. Przechodzimy w prawo o pi, dostaniemy teraz pi trzecich plus pi, 4 trzecie pi. To jest to samo, co byśmy przeszli o 2pi stąd. I tak dalej to się powtarza. Zatem te dwie serie możemy ująć jednym wzorem, proszę Państwa. Napiszę to teraz tym kolorem. X równa się pi trzecich dodać kpi, gdzie k jest całkowite. Tak? To opisuje te dwie serie. Dlaczego tak jest? Bo akurat tak się złożyło w tym konkretnym zadaniu, że każde z rozwiązań tej serii jest w połowie między dwoma kolejnymi rozwiązaniami tej serii i na odwrót. Analogicznie patrząc na tę serię rozwiązań, 2 trzecie pi plus 2k pi i minus pi trzecich plus 2k pi, mamy do czynienia z podobnym zjawiskiem. 2 trzecie pi jest tutaj, minus pi trzecich jest tutaj. Odległość między tymi dwoma liczbami na osi liczbowej znowu wynosi pi. Zatem znowu, między dwoma kolejnymi rozwiązaniami tej serii, dokładnie w połowie jest rozwiązanie tej serii i na odwrót. Zatem zamiast iść od minus pi trzecich co 2pi i potem od tego co 2pi, możemy po prostu wziąć to lub to, które wolimy. Niech będzie to. I iść na osi liczbowej co pi, gdzie k jest całkowite. Zatem, proszę Państwa, jakkolwiek ten zapis był poprawny, to krótszym, a przez to lepszym zapisem rozwiązania, czy opisem zbioru rozwiązań, jest zapis następujący. Rozwiązaniem równania wyjściowego jest liczba x wtedy, tylko wtedy, gdy x jest w postaci pi trzecich plus k pi dla pewnego k całkowitego lub x jest w postaci 2 trzecie pi plus k pi dla k całkowitego. Dziękuję Państwu bardzo. To wszystko. Dziękuję za uwagę.